Yeah.
Jordan z pewnością ten wieczór chwały głęboko wpisuje się w ten czas postu, oczekiwania na to, co naprawdę dla nas głębokie i bardzo ważne. Teraz chciałbym zaprosić Was do takiego 10 minut świadectw. Moi drodzy, ponieważ widzicie, jak Pan działa, chcemy, abyśmy oddawali chwałę Panu przez to, co On czyni w Waszych sercach, w Waszym domu czy w Waszych historiach. I dlatego chcielibyśmy również, żeby na zawsze, na koniec naszego wieczoru były świadectwa. Świadectwa to jest miejsce, w którym oddajemy chwałę Jezusowi. I to jest bardzo ważne. Często wiemy z doświadczenia, że łaska Boża rozwija się w nas głębiej, Duch Święty bardziej działa, kiedy oddajemy chwałę. Ponieważ ta łaska nie jest naszą własnością. My nie możemy trzymać, dzisiaj ksiądz Tomasz powiedział, nie możemy trzymać łaski dla siebie. Automatycznie ona ma tą naturę dzielenia się z innymi. I to jest jeden powód, a drugi powód to jest taki, że kiedy oddajemy chwałę Panu, również nasza wiara i słuchających wzrasta. Tak jak dzisiaj Samarytanka. Ona poszła, powiedziała, czego doświadczyła. I zobaczcie, co się stało. Jak bardzo Pan dotykał. Moi drodzy, dlatego chcę Was bardzo zachęcić teraz, żebyście przygotowali się, kto czuje i widzi, na taki czas świadectw, krótki świadectw. Chciałam, abyśmy wspólnie podziękowali Jezusowi za to, że stało się coś wbrew... Mam na imię Halinka. Złota róża, tak na marginesie. Wspólnota. Po prostu wbrew nadziei urodziła nam się wnuczka. Po prostu lekarze dawali szansę. 1% i kiedy na ostatnim wieczorze chwały, no jeszcze na dalszym, kiedy tutaj byłam, tak, kiedy Jezus przechodził między nami, tak prosiłam: Panie Jezu, już nie ze względu na mnie, na moją wiarę, ale na wiarę tej młodej matki, która tak oczekuje tego dziecka. No i chwała Panu, wnuczka ma dzisiaj 2 tygodnie. Chwała Panu. Alleluja! Miałam. Byłam smutna, przygnębiona i nie mogłam sobie z tym poradzić. Lek mnie skutkowało. Byłam tutaj na kilku wieczorach chwały i na jednym na poprzednim, na którym byłam, zostałam uzdrowiona z depresji. Pan Bóg przywrócił mi radość, chęć do wstawania, do takiej aktywności życiowej. I teraz jeszcze w ciągu ostatnich kilku dni w parafii świętego Stanisława brat Zygmunt posługiwał modlitwą uzdrawiania. Ja wtedy w sposób taki szczególny, natychmiastowy zostałam uzdrowiona ze wszystkiego, co było w moim życiu. Uzdrowienie wewnętrzne, zewnętrzne, przywrócenie takiej energii życiowej, jakbym chciała cały świat otoczyć tą energią i wszystkim ją dawać każdemu. Pa Panu! Mam 13 lat. Nie żartuję. Słuchajcie, nie będę opowiadał o swoim życiu. Chciałbym oddać Panu Bogu chwałę w kościele i podzielić się w 2 minutach tym, co Pan do mnie powiedział w sercu na pewnym wieczorze chwały. Może to będzie szczególnie ważne dla tych, co są pierwszy raz. Kiedy była adoracja, to było w kościele, to spotkanie odbywało się to w kościele, tak Pan Bóg, jak się z Nim rozmawia, często do nas mówi, tak nie milczy zawsze, ale wtedy właśnie była adoracja i tak rozmawiałem z Panem Jezusem i pytam Go: Panie Jezu, gdzie Ty jesteś? Dlaczego Ty do mnie nie przychodzisz? I wtedy Pan Jezus mi w sercu powiedział, wskazał mi księdza, który był obok. Był tam ten kapłan i mówi: zobacz, oto jestem w tym kapłanie, w nim do Ciebie przychodzę. I chciałbym właśnie tu oddać chwałę Kościołowi i temu, co Bóg dla nas zrobił, że dał nam kapłanów. No i zachęcić wszystkich do otwierania się i korzystania z kapłanów. A nie mówię tego z pychy, bo ja sam wiele złych rzeczy w sobie znalazłem ostatnio. Dochodzę do tej prawdy i też jeszcze muszę się na to otworzyć i zachęcam wszystkich. Chwała Panu. Tak.